No dzień dobry kochani, witam Was kochane robaczki w drugiej części e, filmu. E, dla raka nie, jeszcze dla bliźniąt. Widzicie, po bykach mamy bliźnięta, raki, lwy e, panny i wagi, tak, to jest druga część filmu. E, tam skończyliśmy w, w pierwszej części na bykach. E, tak więc teraz zapraszam bliźnięta. A bliźnięta. Co bliźnięta muszą wiedzieć teraz? Co bliźnięta muszą wiedzieć teraz? Wow, ale wypadła karta poleciała, ale jest, widzę ją. Trójka monet wypadła. trójeczka monet. W zasadzie to tak. Trójeczka monet. Teraz się obiektyw odwrócił jeszcze inaczej. Dobra. Czy nie mieli tego wszystkiego do góry nogami? Nie ma to większego znaczenia. Czyli tak karta trójki monet, a w tle. A w tle: piątka kielichów, szóstka kielichów i siódemka mieczy. I siódemka mieczy. Mhm. Piątka kielichów, szóstka kielichów, siódemka mieczy. Trójka monet, co powinniście wiedzieć teraz. Tak naprawdę, żeby kochani e, odnieść jakąś, jakiś cel, osiągnąć cel, osiągnąć stabilność cel i odnieść korzyść w tym, w czym potrzebujecie odnieść korzyść na ten czas, trzeba by użyć wszelkich swoich umiejętności. Wszystkich e, moi drodzy. Dlaczego wszystkich? Już spieszę, żeby Wam powiedzieć. Dlatego, że widzicie, tutaj od, odczuwacie trochę większą niż zwykłą dumę na tej karcie, trójeczki monet. Jesteście sami w swoim warsztacie. Tak to tu wygląda. Tutaj Pan wykuwa sobie coś tam. Może wykuwa monety, akurat może przy tym pracuje. W każdym razie tutaj czujecie się jako osoba, która ma większą dumę, taką nieprzeciętną, doświadcza tutaj zmysłowej przyjemności. Tak, oczywiście to wy doświadczacie tej zmysłowej przyjemności, jaką daje dobrze do wykonania praca. I ponadto dostrzegacie też niezwykły dar tworzenia rzeczy materialnych. I teraz wy Moi drodzy, cieszycie się zarówno samym procesem, jak i rezultatem tych działań. To jest ciekawe. Ale wasze umiejętności dają wam bardzo dużą satysfakcję, i jest tu mowa o tym, co kochacie robić, no i wasz wynik tych waszych starań napełnia was ogromną radością. Natomiast musicie uważać, abyście nie zaniedbali radości tworzenia, żebyście się w tym nie spalili po prostu, nie wypalili. W sensie nie tam nie spalili w tym ogniu, no też nie, ale chodzi tutaj, no właśnie, żebyście nie zaniedbali radości stworzenia tego, czym się zajmujecie, bo jeżeli uznacie, że coś, co kiedyś przynosiło Wam zadowolenie, teraz stało się rutyną, spróbujcie odzyskać początkowe odczucia albo starać się zająć czymś zupełnie innym. Widzicie, to jest mowa nie tylko o pracy, bo oczywiście to może być płaszczyzna zawodowa, że wy na płaszczyźnie zawodowej tak się czymś zajmujecie, że już tylko robicie to, to, to i no nie, trzeba sobie zaprowadzić równowagę, zająć się też innymi aktywnościami, czy nawet relaksować się w jakiś taki sposób, jakimś swoim zainteresowaniem czy hobby, żeby, wiecie, żeby nie wykonywać wciąż tej pracy. No bo kiedyś może nastąpić właśnie Możecie się kiedyś przestać z tego cieszyć, tak? Natomiast to ta, tu też jest mowa nie tylko o e, sytuacjach, bo mamy w tle kielichy i to dwie karty kielichów a później siódemkę mieczy dla części z Was jest to informacja jeżeli chodzi o płaszczyznę zawodową a dla innej części z Was jest to informacja jeśli chodzi o płaszczyznę uczuciową, osobistą gdzie trójka monet jest przestrogą, żebyście no właśnie, że jeżeli uznaliście teraz, dzisiaj, obecnie, w najbliższym czasie no to jest na to, co powinniście wiedzieć teraz więc jeżeli obecnie uznajecie, że nie nie cieszycie się czymś, jakimś związkiem, jakąś relacją, byciem z jakąś osobą tu i teraz, że kiedyś przynosiło wam to zadowolenie, a teraz jest to jakąś rutyną, jest monotonią albo po prostu gdzieś czar prysł, że tak to ujmę, to spróbujcie albo odzyskać te początkowe uczucia, czyli zastanówcie się, co wam dawało te wcześniejsze uczucie do tej osoby. Czy w ogóle to było uczucie? No bo to zależy, jaki to był czas. Wiecie o tym, że do roku, do pół roku to jest zauroczenie, zakochanie, a później, jak ten stan przemija i nadchodzi ta rutyna i monotonia, to dopiero wtedy się pokazuje, czy to faktycznie jest w ogóle miłość, nie? No, ale to już mniejsze z tym. W każdym razie tu chodzi o to, żebyście albo spróbowali odzyskać te początkowe uczucia, a jeżeli widzicie, że w ogóle to nie idzie i no, no nie, jest, nie ma w tym uczuć jakichś o, z waszej strony, tak naprawdę, no to postarajcie się zająć no, kimś innym, no bo w pracy zajmujemy się czymś innym, a jeżeli ta osoba, to jednak okazuje się, że to zauroczenie gdzieś tam, te różowe okulary już spadły, zauroczenie i jakieś tam zakochanie minęło, ten czas minął. No i teraz, no jeżeli nie jesteście w stanie wskrzesić uczuć do tej osoby, albo ich w ogóle nie macie, no to pora zainwestować te uczucia w kogoś innego. To znaczy zainwestować uczucia. Najpierw to trzeba sprawdzić, czy to nowe też da Wam uczucie, czy wam go znowu nie da. No więc chodzi o to, żeby zająć, żeby zainteresować się czymś kimś innym, ale to oczywiście mm, dla każdego inny przekaz. E tutaj kochani, piątka kielichów jest i szóstka kielichów piątka kielichów mówi o tym właśnie braku, o niedostatku o tym, że ktoś tutaj się smuci że no coś się nie udało, coś nie wyszło jakiś tam rozpacz, żal, smutek że coś się nie powiodło ale nie zauważa, że za swoimi plecami ma jeszcze tutaj dwie możliwości dwa puchary może te, te trzy się rozlały ale stoją jeszcze dwa więc jest szansa albo coś ratować albo coś zmienić i nie, nie płakać nad tym, albo jeżeli no, uważacie, że już nie ma szansy, to sprawdzić. Sprawdzić po prostu, czy jest ta szansa, odwrócić się. Tak jak ta osoba tu na karcie powinna się odwrócić i zobaczyć: och, my, są jeszcze dwa kielichy. Dobra, sprawdzę, może tym razem się uda, albo może z tą osobą się uda, albo może to, to, to z tą osobą będę miał, miał, czy miała tą miłość, tak, jeśli z tą się nie udało. I tak to trochę wygląda tutaj. Taki jest przekaz. Szóstka kielichów mówi o bratniej duszy. Mówi o tym, że ktoś zechce wrócić do bratniej duszy, że ktoś zechce odezwać się do bratniej duszy. Albo to będzie taka podróż sentymentalna w przeszłość, albo fizyczna, czyli albo to będą same wspomnienia albo to będzie faktycznie powrót. No jeżeli byłby tutaj powrót też do tej bratniej duszy, no to pytanie czy bratnia dusza jest wolna. Nawet, ale tutaj widzę, że nawet jeśli nie jest wolna, no to ponieważ dla was jest to spełnienie w miłości albo chcecie powrócić do jakiejś osoby, z którą kiedyś albo was coś łączyło, albo mieliście związek, mieliście jakąś relację czy znajomość. No i tutaj jest siódemka mieczy, więc jest to informacja, jako ta trzecia kartetła, ta siódemka mieczy po tej szóstce kielichów, że może się okazać, że nawet jeżeli tu, wy tu macie taki stosunek, że nawet jeżeli ta bratnia dusza wasza nie będzie teraz wolna, to jesteście gotowi na to, żeby skraść czyjeś serce. Po prostu, kogoś, komuś ukraść jesteście na to gotowi o tym mówi siódemka mieczy być może też siódemka mieczy może mówić o tym że jeżeli chcecie to zrobić to musicie działać być może w trochę sposób taki zakulisowy, zawoalowany taki trochę ukryty trochę nie, poka nie pokazywać co robicie, jak działacie że zmierzacie w kierunku tej bratniej duszy no bo może najpierw musicie sprawdzić, czy bratnia dusza jest sama, czy nie jest sama, tak? Znaczy, w sensie, tak? Czy, czy jest możliwy powrót do niej, czy nie? Akurat do tej osoby, a jeżeli nie, to do innej. Tutaj no, są jeszcze jakieś dwie możliwości, tak, których nie dostrzegacie. Być może dwie osoby, właśnie. Tak samo z pracą. Jeśli tu się nie udaje, są za plecami dwie możliwości pracy lub współpracy. Być może, żeby być powrót do przeszłości, do jakiejś przeszłej współpracy z kimś, albo do kogoś, z kimś kiedyś pr pracowaliście, nie wiem, mieliście firmę i tak dalej. Czy po prostu w jakimś danym miejscu pracy byliście? Dobrze, dziękuję bliźniętom. Dziękuję bliźniakom. <tryk> dziękuję bliźniętom i zapraszam raczki, raczki. Co musi wiedzieć teraz raczek? Aha, dziewiątka monet wypadła sama, tak ładnie, zgrabnie, prawie się ułożyła. Dziewiątka monet dla raków, a w tle trójeczka monet, dwójka mieczy i szóstka monet. Mhm. Ok. Chodzi kochani o materię. Chodzi o stabilizację, o bezpieczeństwo materialne. Chodzi o spełnienie w tej materii. Moi drodzy, y, widzicie, tu sobie na tej dziewiątce monet stoi taka kobieta sukcesu, w tej swojej altance, czy przy, czy wy, mniejsza o to, otoczona sporą obfitością monet. I jest dumna. No, ma do tego prawo, gdyż sama sobie zawdzięcza ten dostatek, tak? E, moi drodzy, to jest symbol poświęcenia, determinacji i umiejętności. No, bo ktoś tutaj ciężko pracował na to, aby wyszkolić się, więc tutaj mocno zdobywaliście i te cechy, i umiejętności, i kwalifikacje, i te wszystkie kwestie, te cechy też pomogły osiągnąć wam to wspaniałe życie. Moi drodzy, tutaj jest wybór samotności, bycia samej, ale najwidoczniej nie przeszkadza wam to, tak chcecie i ktoś o tym albo myśli, albo w tym momencie jest sam, sama osoba. Bardzo wiele y, też zawdzięcza sobie, y, jest siebie dumna. Y, stworzyłaś sobie takie życie, które niesie ci tą radość i tą satysfakcję, więc o tym też powinnaś wiedzieć. Pomimo dokonywanych wyborów, nie czujesz się samotna, samotny, tak? To jest informacja dla Ciebie ale bądź też y, informacja dla Ciebie jest taka, żebyś była, <laughs> był świadomy tego, że teraz może jesteś szczęśliwy, i nie czujesz się samotna, czy samotny. Jednak kiedyś może nadejść czas, gdy to się zmieni w Twoim życiu. I nie obawiaj się zmian w Twoim życiu, gdy znajdziesz kogoś szczególnego, z kim mogłabyś, mógłbyś dzielić swoje smutki i radości. Moje drogie raczki, jest to informacja, że skoro macie wiedzieć to właśnie teraz, to znaczy, że może w otoczeniu albo blisko Was jest osoba, która jest dla Was. Wiecie, o co chodzi. I warto teraz się tym zainteresować, warto teraz o tym pomyśleć, bo teraz, jest, yy, bo teraz jest przy was najwyraźniej ktoś blisko, w jakiejś znajomości, w jakiejś relacji, pojawił się ktoś w waszym życiu, na kogo powinniście zwrócić tą szczególną uwagę. Bo za jakiś czas możecie już czuć, że jest, odczuwać tą samotność, ale nie będziecie wiedzieć tego, że ta osoba, która się pojawiła, właśnie, że to mogła być, że to była ona, że to mogła być osoba do waszej relacji, że to jest ktoś dla was szczególny. Trzy monety, dwójka miecze, szóstka monet. O czym mówią? No właśnie. O koncentracji, o wysiłku, o zmierzaniu. Za, o, o, trzeba użyć wszystkich swoich umiejętności, żeby odnieść korzyść. Tu jest wybór dwójce mieczy. Wy nie wiecie, nie macie dowodów, nie macie faktów, nie macie argumentów, ale tutaj jest jakby wybór do podjęcia, pomimo, e, moi drodzy, wybór po prostu z rozsądku, taki logiczny wybór, logiczny wybór pomimo braku wskazówek. Więc zauważcie, czy ciągnie was do, was do jakiegoś wyboru, gdzie wiecie, że logicznie to powinien się tak i tak postąpić. Więc jeżeli ta logika Wam to podpowiada, może jest to dobry czas. Dla innych z Was też informacja o tym, że tutaj jest pod, potrzebna pewna równowaga, czyli nie tylko posiadanie tego, co wszystkiego samemu się posiada i samemu się to nagromadziło, samemu się to posiada, samemu się z tego korzysta. Tu jest hojność, obdarowywanie, dobroczynność. No, najwyraźniej pojawił się w Waszym życiu ktoś, z kim warto zacząć dzielić smutki, radości i pieniądze też. Te dary, które zagromadziliście do dzisiaj, zacząć z, z kimś, kochani, wymieniać się, tak? Czyli wymiana, żeby była tutaj na te dary, żeby tu była równowaga, żeby tu wprowadzić hojność, taką dobroczynność, wzajemną wymianę, bo jest tu osoba do tej wymiany, pojawiła się, może jest to ktoś szczególny. A jeżeli nie teraz, jeszcze się nie pojawił, to jest informacja dlatego dla Was teraz, że ta osoba się pojawi. Dlatego bądź przygotowany, bądź przygotowana, przygotuj się do tego. Jak się do tego przygotować? Żeby wspierać yy, też materialnie kogoś, udzielać komuś wsparcie i samemu to wsparcie uzyskiwać w równowadze, jeśli będziecie kiedyś potrzebować, to pamiętajcie, aby nie skupiać się na tym, że Wy macie dużo i możecie komuś dać to, co Wy chcecie dać. Nie skupiajcie się na tym, co Wy chcecie dać. Skupiajcie się na tym, co osoba potrzebuje. Na tym się skupaj, skupiajcie. Trzeba się skoncentrować wtedy na tym, czego ta osoba potrzebuje. Może w waszym życiu pojawić się ktoś szczególny, kto będzie potrzebował jakiejś, jakiejś pomocy. E, może to nie będą pieniądze, może to będzie coś innego: może jakaś rada, porada, nie wiem, może coś innego niż pieniądz. Może w czymś innym ktoś będzie potrzebował pomocy. Skupcie się, skoncentrujcie się na tym i udzielcie tej osobie tego wsparcia, którego ona potrzebuje, a nie tego, które wy chcecie lub macie, żeby jej dać. Wtedy może się okazać, że to będzie szczególna znajomość, szczególna osoba. W ogóle w tym obdarowywaniu kogoś, w hojności, w wymianie, w tej dobroczynności, ta dobroczynność i to wsparcie zawsze ma polegać na tym, że jeżeli kogoś chcemy wesprzeć, to dajemy tej osobie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Bo może ktoś potrzebuje uwagi, ktoś potrzebuje czasu waszego, ktoś potrzebuje waszej obecności. Ktoś potrzebuje waszego głosu, was, usłyszeć wasz, wasz głos, na przykład. Ktoś tego potrzebuje, a nie zawsze tylko na przykład tego, żeby coś o sobie kupić. Daję taki przykład, żeby koncentrować się na tym, co dana osoba potrzebuje, co jest jej potrzebne w danej chwili i tym obdarowywać się wzajemnie, wymieniać, jeżeli już macie ochotę to zrobić, a nie żeby ślepo kupować czy dawać cokolwiek, co wy chcielibyście komuś dać. To tyle. Dziękuję. No bo wtedy nie zachodzi jakby taka wymiana, bo wiecie, jak dajecie osobie coś, czego ona nie doceni lub się nie cieszy, lub ma to, albo jej to jest niepotrzebne, no to wtedy nie zachodzi wymiana, bo jeśli wydajecie coś, co ktoś nie chciał, albo nie jest to komuś potrzebne, albo już to ma, to ta osoba tak nie do końca to docenia, nie do końca czuje wdzięczność i nie do końca czuje, że powinna się odwzajemnić że powinna się odwdzięczyć rozumiecie i wtedy ta wymiana nie zachodzi dlatego wymiana zachodzi wtedy kiedy dajemy to co ktoś potrzebuje po prostu tak samo wy będzie wymiana jak wy otrzymacie od kogoś coś co wy właśnie potrzebujecie to wtedy też będziecie skłonni się odwdzięczyć i znowu dać osobie to co ona potrzebuje. Dobra, myślę, że to wiecie już o co chodzi. Wiedzieliście, a ja tylko wam przypomniałam drogie raczki. To dziękuję raczkom i zapraszam lewiaczki lwy wam za dużo się tu kartka odwracało. Zapraszam, lwy. Co lwy powinny wiedzieć teraz? Ojej. Ja. Giermek Buław jest e, Paś Buław. paść Buław. Co mamy w tle? 9 monet, trójkę mieczy i ósemkę mieczy. Mhm. Bardzo wymowny przekaz. Moi drodzy, hmm, przekaz jest taki, że w, musisz wiedzieć teraz, że pojawia się w Twoim życiu y, osoba, y, no, która, <laughs> która będzie ognista, przebojowa, dynamiczna, taką będzie miała świeżą, aktywną energię, będzie tak do aktywności, będzie chciała robić różne rzeczy, y, ale to będzie taki ktoś, kto dopiero zaczyna, zbiera doświadczenie. No, właśnie, zaczyna i zbiera doświadczenie. I, moi drodzy, podchodzi z pewną ostrożnością. No, właśnie, być może wy powinniście podejść do czegoś z pewną ostrożnością, albo do kogoś, albo do jakiejś znajomości, rubler relacji. Moi drodzy. Możecie poczuć jakąś y, potrzebę bycia ostrożną osobą, taką troszkę niespokojną, nawet może zdenerwowaną? Y, jesteście tutaj gotowi spróbować czegoś nowego? Albo Wy jesteście gotowi spróbować czegoś nowego? Dlaczego? Dlatego, że pierwszy przekaz jest taki, że jesteście sami single, singielka byliście długo, macie wszystko, jesteście spełnieni, ale jednak czujecie, że brakuje Wam osoby. Natomiast, że było wcześniej zranienie, koniec jakiegoś związku, relacji, która nie miała racji bytu, było jakieś rozczarowanie, zdrada i tak dalej, to teraz blokujecie się. Blokada emocjonalna, wy nie chcecie. Wy nie chcecie osoby i koniec. Nie chcecie wchodzić w nic nowego, no bo się obawiacie tego ognia, że znowu was sparzy, tak? Natomiast dla części z Was jest to informacja odwrotna. Że wy, ponieważ tak długo byliście sami po jakiejś zdradzie i blokujecie się na, na takie sytuacje, na takie osoby, chcecie spróbować czegoś, czegoś nowego i jesteście być może nawet gotowi, dużo od dłuższego czasu roz, 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 rozmyślaliście o tym, może i czytaliście, zbieraliście jakieś informacje na ten temat, jak, że tak powiem, w tych związkach i relacjach funkcjonować. Ale czujecie, że nadeszła teraz pora, by swoje koncepcje wprowadzić w czyn. Być może yy, uważacie, że jesteście do tego świetnie przygotowani i chcecie zrobić kolejny krok. Natomiast tutaj jest przestroga w giermku buław jedna, abyście uważali, żeby nie zaangażować się w coś, do czego nie będziecie gotowi. Czyli nie zaangażować się w coś, yy, gdzie nie poczyniliście wcześniej żadnych przygotowań. Mogą Was zaskoczyć jakieś nieprzewidziane sytuacje, na przykład wydatki, ale mogą Was albo inne wydarzenia. Może. Mm, Może okazać się, kochani, że to jest jakieś nowe przedsięwzięcie, nowa oferta pracy zawodowej, biznesowej, nowego przedsięwzięcia, nad którym albo pracujesz, albo będziesz pracował, i będzie tutaj interesujący Cię przebieg wydarzeń miał miejsce. Albo właśnie jakieś interesujące badania możesz też prowadzić, ale abstrahując od sytuacji zawodowej, że to może być coś nowego zawodowo, Trzeba tylko uważać nad tym, żeby nie zaangażować się w coś, co będzie tylko Waszym doświadczeniem albo czymś doświadczeniem. Czyli nie będzie relacją na stałe. Tutaj możecie spotkać osobę, która zdobywa doświadczenia. Jeżeli w porę się zorientujecie, jeżeli porozmawiacie i zorientujecie się, z czym osoba przychodzi, czy zamierza zostać na stałe, no to najpierw się zorientujcie, bo osoba może nie chcieć zostać na stałe, a jeżeli Wy się zaangażujecie, no to będzie ból serca, tak. Będzie przykrość, ból serca i blokowanie się znowu na innych. Więc zanim tu w cokolwiek wejdziecie, to sprawdźcie, czy osoba chce na dłużej, czy chce na chwilę. No, chyba że wy jesteście gotowi i chcecie na chwilę, chcecie spróbować. Doświadczyć czegoś, że to jest tylko nowe doświadczenie, ale to nowe doświadczenie mogłoby przynieść wam ból serca i blokowanie się. No więc nie dla każdego to nowe doświadczenie będzie dobre. To wszystko w zależności od tego, czy wy chcecie coś trwałego, czy nie. Jeśli chcecie przeżyć sobie jakieś nowe doświadczenie, nową przygodę, podjąć się nowego wyzwania, to bardzo fajnie. Tylko chodzi o to w giermku buław, że nie wiadomo, dokąd to wyzwanie zaprowadzi i czy spełni się. Romans na całe życie. Tu o to chodzi, bo tu nie chodzi o to, że to jest osoba tylko do romansu, to nie jest rycerz. Tu nie chodzi o to, że to jest osoba tylko do romansu. Tu, tu chodzi o to, że to jest osoba, która zbierze, zbiera doświadczenia i ona może zostać, ale może się zdarzyć tak, że pójdzie dalej. Lub wy. Możecie zostać, ale może się zdarzyć tak, że pójdziecie dalej, że zablokujecie kogoś na przykład, albo się na kogoś i tyle. I też tak może być. E, dziękuję e, lwom. To były lwy. Dziękuję lwom i. Zapraszam, mhm. panny. Co powinny wiedzieć teraz panny? Mhm. Ojej, dobra, już karta wypadła i sobie tam leży. E, dwójka monet. Monet, a w tle mamy czwórkę monet, piątkę buław i czwórkę mieczy. No, moi drodzy, jest tutaj ewidentnie, powinniście wiedzieć, że ktoś ma tutaj, jeżeli macie jakąś relację z kimś, to ktoś ma do czynienia z dwiema osobami, albo ktoś ma dwie osoby i jest raz u was, raz u innej osoby i tak dzieli energię i tak raz tu, raz tu, raz tu spotyka się raz z wami, raz z inną osobą albo jest to praca, którą ktoś podjął drugi etat czy drugiej pracy się ktoś podjął i dzieli tutaj uwagę, energię na dwie dwa miejsca, dwa zajęcia natomiast yy, moi drodzy Ta dwójka monet też mówi o, o tym, że no jest konieczny wybór, że trzeba będzie podjąć, Wy wiecie, że trzeba będzie zdecydować, a może to Wy żonglujecie, może Wy macie dwie osoby, albo dwie prace ich trzeba wybrać jedną, albo spotykać się z dwiema osobami trzeba wybrać jedną, dlatego że no póki co to kurczowo trzymacie się tego co macie, czyli chcielibyście mieć te dwie. Chcielibyście mieć te dwie, ale pojawia się konflikt, bo więcej ludzi rywalizuje. Albo o jedną z tych osób, albo o Was. Jest konflikt, lub jest też konflikt w Was wewnętrzny, bo nie wiecie co zrobić. I może tak być, że Wy tego do wyboru no, jeszcze teraz być może nie będziecie mogli dokonać, bo potrzebujecie się uleczyć. Albo inaczej. Podejmujecie ten wybór, bo może tak być, że dokonacie tego wyboru, żonglując sobie. Ale yy, dlatego, że tu jest zbyt duża rywalizacja, i wiecie, że musicie już wybrać, bo no, tutaj walczą ze sobą rywalizują. To dla jednych z was, a dla innych wręcz przeciwnie, że właśnie dlatego, że tyle ludzi się tu kłóci, tyle ludzi tu rywalizuje, być może o tą jedną z tych osób, z którą wy jesteście, że wy zatrzymujecie się nie, ja teraz nie będę bez sensu, żebym teraz podejmowała, czy podejmował decyzję, czy dokonywał wyboru, ja muszę to przemyśleć. Ja muszę naładować baterie, ja muszę uspokoić myśli, ja muszę odpocząć. Ja muszę y, właśnie się zregenerować. Muszę pomyśleć, pomedytować, zastanowić się, odpocząć. Przede wszystkim odpocząć. Nie medytować, ale odpocząć tutaj, tak? Tu jest odpoczynek. Może faktycznie po prostu się rozchorowaliście i, i tyle. I sobie odpoczywacie, a tam inni rywalizują i się kłócą. No to niech się kłócą. I tyle. I dziękuję. <noise> dziękuję panienkom, dziękuję pannom osobom z podnaki panny, i zapraszam wagi, wagusie, wagunie. Co powinny wiedzieć teraz Wagi? Co powinny wiedzieć teraz Wagi? Ojej! Dwójka mieczy. Wagi mają dwójeczkę mieczy, ale mają też w tle maga, szóstkę buław. I dziewiątkę mieczy. Ma szóstka buław i dziewiątka mieczy. Mhm. No, babi stoją przed jakimś wyborem. Nie macie argumentów, nie macie dowodów, nie wiecie, jak podjąć pewną decyzję. W tle jest jednak podjęcie decyzji i to trafnej. Znaczy, takie według najlepszej wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji i tak dalej, według doświadczenia, podjęcie może być tej decyzji i dzięki temu poczujecie się, jakbyście wygrali raz na loterii, albo uda się Wam zdobyć jakąś osobę, o którą się ubiegaliście. Może ktoś po prostu z Wami, no jest tutaj zdobycie względów czyjejś osoby, albo zostajecie Wy wybrani spośród tłumu, jest dziewiątka mieczy, bo jest bardzo ciężko. No właśnie, jest bardzo ciężko po tej wygranej, po tym wyjściu z opresji, jest. Dosyć y, ciężka energia. Y, no, energia albo okrucieństwa, albo moi drodzy, y, po prostu ciężkich myśli. Y, ciężko zebrać te myśli, ale trzeba się zebrać, tak? Trzeba się zebrać, bo mm, dwójka mieczy, dwójeczka mieczy, kochani, y, no, trochę mówi o sytuacji, w której. Stoicie przed podjęciem ważnej decyzji, nie wiecie, co zrobić, jednak w końcu będziecie zmuszeni zdecydować. No właśnie, zdjąć opaskę z oczu, zdjąć tą opaskę, chcieć dostrzec, chcieć zobaczyć i trzeźwo przeanalizować swoją sytuację. Najprawdopodobniej wiesz, droga wago, co należy uczynić jak bardzo się, jednak się bardzo tego obawiasz. Natomiast nie ignoruj zbyt długo tej niepewnej sytuacji i udając, że konflikt nie istnieje, bo udając, że konflikt nie istnieje, tego nie rozwiążesz. Więc waga no najprawdopodobniej to jest informacja dla wagi że Wy posiadacie wszystkie talenty, wysiłki. Wystarczy połączyć talenty, wysiłki i siłę woli, aby podjąć tą decyzję. I wtedy. Macie, korzystacie z wszystkich żywiołów, macie wszystko. Wy do podjęcia tej decyzji tak naprawdę macie, albo powinniście wiedzieć teraz, że dostaniecie wszystko, żeby podjąć tę decyzję. Będziecie jak ten mak, będziecie kre mogli kreować sami i wtedy poczujecie się, poczujecie to, jakbyście wygrali los na loterii. No. Po dziewiątka, dziewiątka mieczy pokazuje, że było bardzo ciężko, było trudno, ale się, uda, ale, ale się uda uda się, bo przyjdzie koło fortuny i odmieni o 180 stopni. Wszystko sprawiedliwość, wasza karta i pustelnik, medytacja. Tak, będzie zrównoważenie zbalansowanie, więc dojdziecie do tego, może jeszcze nie już teraz, ale teraz warto y, zdobyć wszystkie y, y, informacje i też to, co Wy posiadacie. Połączyć siłę, woli, chęci i Waszą wiedzę i doświadczenie, żeby podjąć jakąś decyzję.